Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale, z tej strony Bonguś, a w dzisiejszym materiale opowiemy sobie o najładniejszej edycji Xboxa Slim, a mianowicie wersji Star Wars. Zapraszam! Xbox 360 w wersji Slim pojawił się na rynku jakoś w 2010 roku i powiem wam, że było to jedno z moich marzeń, posiadanie właśnie tej edycji Xboxa. Za sprawą tego, że naprawdę wydaje ciekawe odgłosy, gdy na przykład wysuwacie tackę napędu albo na przykład uruchamiacie konsolę i pewnie teraz wam pokażę. Czy nie jest to niesamowite? No właśnie jest, dlatego zawsze moim marzeniem było posiadanie tej wersji Xboxa. Nie jest to mój pierwszy Xbox, ponieważ posiadam w swojej kolekcji Xboxa 360 w wersji E, czyli ten najnowszy i nazwijmy to najbardziej bezpieczny, ale Slimki też uchodziły już za w miarę ok konsole. Jak wiecie, pierwsze wersje Xboxa 360, czyli te fatki, były mega awaryjne. Red Ring of Dead było tam codziennością i praktycznie co druga konsola padała i lądowała w serwisie, dlatego z tego co pamiętam, Microsoft wtedy postanowił dać gwarancję door to door, czyli po prostu przyjechali po waszą zepsutą konsolę. Jeżeli zobaczymy sobie właśnie na tą konsolę, to mamy ją w malowaniu R2D2, czyli tego super naszego robocika, który jest chyba mega znany z tak naprawdę sagi Star Wars. Dodatkowo dostajemy białego Kinecta, którego możecie zobaczyć tutaj. Wydaje mi się, że jest to dosyć unikalny model. Szczerze powiedziawszy, to spotkałem się tylko kilka razy z właśnie białym Kinectem. I dostajemy pada w malowaniu złotym, czyli w takim jak ten drugi robocik. Co prawda muszę powiedzieć, że złoty pad to jedno z najbardziej ciapkających się urządzeń i zostawiających wszelakie ślady, więc nie jest to tak naprawdę dobry gadżet do grania na nim. Raczej jest to eksponat i prawdopodobnie ja go tak wykorzystam, a będę grał na starych padach. Siódma generacja konsol, czyli wspomniany tutaj Xbox 360, był dla mnie tak naprawdę najlepszym okresem do grania, ponieważ tytuły były mega zróżnicowane i to jest coś, czego brakuje mi na nowych platformach. Nie wiem dlaczego, ale na przykład na PlayStation 4 czy Xbox One dochodzę do wniosku i mam w ogóle wrażenie, że wszelakie gry to są kopiuj-wklej wszelakich rozwiązań i tak naprawdę dostajemy miks, który finalnie, jeżeli zmienimy oprawę graficzną, prezentuje jakby to nazwijmy to samo. Gatunki łączą się tak bardzo, że powoli trudno jest nam określić, czy gra jest po prostu zwykłym RPG-iem, otwartym światem, a może grą akcji, co jest trochę niepokojące, bo kiedyś w przyszłości może się okazać, że gatunków gier nie będzie. Będziemy mieć wszystkie tytuły jednolite, co za tym idzie, nie będzie to dla mnie fajne. Jeżeli miałbym wspomnieć jeszcze coś o Xboxie 360, to jedną z jego większych zalet, jak dla mnie, była wymiana tak naprawdę dysku twardego, odbywało się to mega szybko i teraz, jak wiecie, w plotkach na temat PlayStation 5 pojawia się tajemniczy cartridge, który to pomoże nam tak naprawdę zmienić szybko dysk twardy w konsoli. Z tego co wiem, finalnie zostało to tak naprawdę zdemontowane i będzie to wykorzystywane w inny sposób niż do konsoli PlayStation 5, ale jeżeli nawet, to nie było to jakieś, wiecie, nowe rozwiązanie. Xbox 360 rozniósł PlayStation 3 na początku swojej kariery, ale to tak naprawdę wiąże się z tym, że PlayStation 3 zostało wypuszczone rok później, przez co Xbox dostał ekskluzywne tytuły, których do dzisiaj na PlayStation 3 nie zobaczymy. Na przykład mamy Wiedźmina 2, albo jakieś pierwsze wersje FIFA. Z tego co pamiętam, gra typu Need for Speed Most Wanted również nie jest na PlayStation 3 dostępna. Dodatkowo przez Microsoft zostały wykupione niektóre ekskluzywy i tym oto sposobem pierwszy raz na konsoli Microsoftu pojawił się Tekken i Final Fantasy. Jednakże, by nie było tak pięknie, to ja zawsze byłem fanem PlayStation bardziej niżeli Microsoftu. Japońskie tytuły zawsze wolałem grać na japońskiej konsoli, dlatego moje serduszko jest niebieskie i posiadałem PlayStation 3. Jednak, jak zawsze, staram się tak naprawdę oceniać obiektywnie, więc dlatego finalnie kupiłem również Xboxa 360, pierwotnie w wersji E i pograłem wszelakie tytuły typu Forza Horizon, która wydaje mi się, że jest tak naprawdę kluczowym tytułem. Dlaczego kupuje się Xboxa? Wszelakie Gearsy, wszelakie Halo, to zawsze były tytuły, które chciałem ograć. Jednak finalnie zawiodłem się z konsoli Xboxa, ponieważ tytuły ekskluzywne, które oferuje, totalnie nie wpisują się w moje kanony fajnych gier. Dlatego wszelakie Halo, wszelakie Gearsy totalnie mi nie pasowały i z tytułów tak naprawdę została mi Forza, która jest świetna, i PGR, lubiłem mega w to grać. Na Xboxie One sytuacja zbytnio się nie zmieniła i poza tytułami, które wymieniłem, kochałem również Sunset Overdrive i Record mi się podobało. Jednakże pomijając wszelakie aspekty, kto co woli, które gry są lepsze, etc.,
Mamy tutaj konsolę właśnie w wersji Star Wars, która, musicie przyznać, prezentuje się niesamowicie i akurat w tym aspekcie wydaje mi się, że PlayStation naprawdę powinno się sporo nauczyć od właśnie Xboxa i Microsoftu, ponieważ co prawda tak, PlayStation 3, PlayStation 4 oferuje jakieś edycje limitowane swoich konsol, no ale pomyślmy sobie, która z tych konsol oferuje właśnie unikatowe dźwięki podczas odpalania konsoli i podczas wysuwania tacki. No okej, teraz napędy konstruowane są inaczej i tacki już nie ma, więc możemy tutaj tak naprawdę skończyć ten temat. Fajnym dodatkiem jest to, że jeżeli właśnie wysuniecie wspomnianą tackę napędu, pojawi wam się napis Help me, Obi-Wan Kenobi, you are my only hope. I to jest to, co naprawdę mi się podoba w takich konsolach, czyli detale. Detale, które nie są zauważalne na pierwszy rzut oka, ale gdy już je dostrzeżemy, to czujemy się naprawdę wyjątkowo. I myślę, że to na tyle w tym materiale. Dajcie mi znać koniecznie, co sądzicie o tym materiale, czy wam się podobał, czy posiadacie Xboxa, czy lubicie Xboxa, czy może jesteście only PlayStation. Tak jak ja powiedziałem, zawsze staram się być mega obiektywny, dlatego staram się grać wszelakie gry, mimo tego, że jak wiecie, w większości siedzę na Nintendo. Jeżeli wam się ten materiał podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, no i subskrybera, jeżeli chcecie śledzić dalsze moje treści różnego formatu. Dzięki za wysłuchanie, na razie!